Przestań się mazać i przestań sapać, bo to ja odpowiadam, więc przestań kłamać, bo to ja odpowiadam w bifie tym tu cepie, a ty po tym disie znikniesz z rynku jak ebę. Przelicz to, niech się ktoś wywietrzy chapę. Ja pokażę w tym czasie, kto jest lepszy raper, ale że lepszy raper to nie zawsze zwycięzca bifu, więc sprawdźcie opowiastkę w tego dleszcza z tyłu. Opowiem wam historię o 834, o typie co robił płytę w dni 834. Nagrali kilka tem i wygrali w wudu, tak, na akcentach podjebanych z WWA. To był zły przykład, by promować demo, to coś jak chcesz wygrać, włącz opcję Xero Boy. Posłyszałem to nim Ace rozbił się o kiosk, nawijał tak PZ, zanim zmienił ksywkę na Diox. Miesiąc wstecz dostałem długi list, dłuższy niż mój najdłuższy wpis. Pisał typ, kurwa, po piątne melanż, kurwa, potrójne i czy kropne z nim ten rap. W załączniku był numer demo, pies jebał, myślę Venom, ci co wymyślili black metal. Potem cynk, że wygrali, choć im cienko z gadki. 834, wtedy wprowadzili święto zmarłych. Olałem go, pomyślałem, hamleś prostak w końcu. Olewka to najlepsza riposta, pierwsze skojarzenia, czarny trup, bez mózgu pan. W subsku na takich dupków mam Ku Klux Klan. Ale potem byłem jak pieprze skojarzenia i pomyślałem jednak, że odświeżę maila. Jarał się trakiem, gdzie mam kat król podziemia. Teraz go boli samozwaniec, wtedy w chuj doceniał. Potem prędko odpisał, w kilka godzin jak Jason. Wtedy chciał konflikt, bo nie zgadzał się z opinią. Prawda boli, co słychać na kolejnych demach. Choć pierdolił, to wziął sobie błędy do serca, ale kradnie patenty na numery, na refren ten z wywiarem, na przykład mocno śmierdzi mesem. W trzecim disie nawet wziął i obrazki podkradł. Ta czerwona dłoń to z okładki mroka. Patent z trumną był w disie pierwszym Tetrisa, z tytułami był w disie drugim Tezika. Na co dzień też skurwiel jest mało oryginalny, więc na jego koszulce pisałoby Mikey. Brak pomysłów i marne pijackie zwrotki, Venom AK, małe tajwańskie rączki. Że rap to twoje życie z mizernym skutkiem, nie przeciągniesz go dłużej niż o jedną końcówkę. Słuchałeś jak rapujesz na bicie Michała? Ja słyszałem i jedno to mówi mi hała. Palant, myślisz, że on się z ciebie nie śmiał? Venom, przestań, bo jakbyś mnie spotkał, byś nie wstał. Śmieszna lala, na jeden strzał jak Conal. I nie wiem, co bym ci zrobił, jakbym cię spotkał na schodach. Linijki, że 70 bez śpiewania. Od linijki to masz 1,70 m bez jebania. Ma w mieście wpierdolę i kwiszczę poziomów. Jesteś jak Elbląg poniżej poziomu, ja mam wpierdol za chuja, ej, śmieszne ty. WWA niemal wpierdolił ci MC Flint, a Red Flint dopieprzył ci na serio w recenzji. Byłeś wtedy jak Kelblom w depresji. Kodeks w nagrodę to niedorzeczne. Ciebie Tomek nie ma tam, czy w nagrodę, czy bez niej. Prosiłeś długi rok o magiery, odrzut ty. Na WD pisze jak byk, że to za konkurs beat. Po drugim mailu myślałem, że skonam Wizo. Pisałeś, że to flow, to code dla Małolat Iron. Potem mówiłeś, że byliście wcześniej. Deadline Voodoo to był styczeń, a ich single to jesień. WWA możesz być najwyżej pionkiem ciecha, zanim ktoś wyżej wstrzyknie ci szczepionkę na Ace'a. Lisz dupska raperom jak pies sobie. Kamel mówił mi, co robiłeś w Częstochowie. Chcesz grać jak Vena, głupku, kto twój opis? Powiem ci, że Vena chciał grać w Słupsku za zwroty. Twoje ziomy wiedzą, że ty nie masz treści, więc nawinę teraz to, co może wstyd przynieść ci. Lirycznie faunnie jesteś dla mnie nikim. Możesz już fizycznie zmienić ksywkę na Lil Kim. Ha! Z Ikarem to było debilnie proste. Ghostwriter, jedna z jego linijek z woskiem. Więc siedzisz teraz w ciszy jak zabij się. Chcesz zabić hałas? Skurwielu, zabij mnie. Słychać gwizdy na sali, gwizdy na twoich ziomali. Twoi fani, nie, oni nawet nie złapali. Szansa z woskiem, nie wiesz, że tu mały świat. A 500 sztuk to jest cały nakład. Słyszałem twoją zwrotkę, którą nagrałeś na Dinal Kpina. Twoja opcja jedyna i zjebałeś ją. Ikar, tuszot za krótki, weź się puknij, ziomuś. Bo to Michała beat, nucisz w spocie krótkich kondomów. Dupa ci patwasz, jeszcze się dłonią pocieszysz. Wyładuję potrójnie jak Rocco Siffredi. Jarasz się tym bifem, aż ci pała stoi. Żeby domknąć wieko, dam jeszcze 50 gwoździ. Bój się orła, powiem ci kontrolnie tak. Schowaj godła i monety, żeby spokojnie spać. Eldo, tyś jak matematyk, weź się głąbie w garść. Pomyśl zanim powiesz, bo tam był obok mnie smak. A te 10 tysięcy? Mendo, pełen prestiż. Fajnie, że się przestawiłeś, internet MC. Venom znaczy jad z felu, antidotum za strzygda. A Jimson to pieluń, śmierć.
śmiertelna trucizna. Jak chciałeś zamknąć wieko durny u pie zakuty, skoro mówisz sam, że z trumny wystawały buty. Dla mnie rap to sport, dla ciebie to życie. Ja zakończę to, ty zakończysz życie. Tu punch buduje koncept jak efekt domina. To ty masz filmowy kompleks, ty efekt motyla. Pan matematyk pizda na 3.14, ale w radio brzmiałoby to jak zawsze. Michał, co? Get yourself together. Mija rok i to ty nie możesz dojść do siebie. VNM, wiem, czemu cię tak widać mało. Przez twój pysk, twój klip będzie śmigać w radio. Zostań sobą, bo warto do końca swych dni. Ale w radio brzmiałoby to: odbiłem dupę kumplowi, masz problemy z pizdy. Każdy, kto tak mówi, traktuje kobiety jak dziwki. Za każdym silnym mężczyzną stoi silna kobieta. Nie wierzysz? Spytaj swojego producenta. Odbij i sobie włóż ten toster w srom, bo to czego ci brakuje to testosteron. Jak ty wyglądasz, jak ty pierdek, przestań. Widziałem twoją mamę, to już ona ma więcej mięsa. Kolejnego beatmakera może z tłumu weźmiesz. Chyba że znów przyjdzie i znów uklęknie. Chcesz się wozić na ksywkach? To zmień producenta, nawet Winamp jego ksywki nie wyświetla. 1-3-5 wers, ty weź jeszcze potrenuj. Minuta 3 sekundy, w tyle doszedłem do refrenu. 63 sekundy Venom, kończę z dupą w tyle, ale wielokrotnie. Jimmy, chłopiec ferajny, tak to leci, więc zakopię cię na pustyni jak Joe Pesci. Z piachu pięty nie będą ci wystawać, ej, bo twoje argumenty odbiłem jak 6 feet deep, grave digga zawsze doceniam, ale to nie ten dzień, kiedy tu zapłacze ziemia. Dorośli, bo to za trudny poziom stylu. Spójrz na głośnik, kolumny ci płoną ze stylu. Posprzątałem cię jak meble, internet, raperku. A przez 6 miesięcznie zarabiam 6 stóp. Ten styl jara cię jak prąd sutek. Siema, wyłącz komputer, nie masz już nic do powiedzenia. I tylko piśnij coś, to znów ci nawrzucam jak wyślij to. To ostatni gwizdek, sparuj piłkę od klaty. Każdy, kto by tu przyszedł, dostałby w pierdol jak ty.